Sport jest moją pasją, którą realizuję z takim samym zaangażowaniem na każdym etapie swojego życia. Przed wypadkiem, który miałem w 2006 roku na torze żużlowym, wiązałem swoją przyszłość z czarnym sportem. Wypadek przykreślił możliwość rozwoju na tym polu, ale otworzył drogę do kolarstwa ręcznego. Wykorzystuję tę szansę każdego dnia. Daję z siebie wszystko, zarówno na treningach, jak i na zawodach. Toyota jest marką, która porusza ludzi, niezależnie od ich sprawności. Moja Toyota Corolla jest wyposażona w system Karo Speed Classic, czyli to jest takie oprzyrządowanie, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych, które nie poruszają kończynami dolnymi, nogami. I to daje, ujmuje gazu właśnie poprzez to, że albo pcham dźwignię do przodu, czyli hamując, albo tak jak teraz właśnie dodaję gazu, ciągnąc dźwignię do siebie. Myślę, że najprostsze i najfajniejsze rozwiązanie, z jakim się spotkałem, czyli można powiedzieć, że wszystko jest w moich rękach i to, co mogły robić kiedyś moje nogi, to teraz właśnie zastępuje ten system. Toyota też jest wyposażona w aktywny tempomat. A teraz jadąc, korzystając z aktywnego tempomatu, mogę obydwie ręce trzymać na kierownicy, a samochód będzie hamował czy przyspieszał już za mnie. Czyli trzyma dystans między samochodami, możemy sobie ustawić. Jest też automatyczna skrzynia biegów, także to też bardzo to ułatwia sprawę, bo nie musimy gdzieś tą wajchą cały czas od zmiany biegów manewrować, zmieniać biegów, jak to jest w manualnej, tylko dajemy na drive i sobie bezpiecznie jedziemy, możemy się koncentrować właśnie na drodze. Co dla mnie oznacza mobilność? Po prostu wolność. Wolność w moim słowo znaczeniu to jest to, że mam samochód, podróżuję gdzie chcę, sam mogę włożyć, wyciągnąć wózek. Osoba, tak jak ja, nie czuję się w ogóle jakimś tam, powiedzmy, ciężarem dla kogokolwiek, bo jest samodzielna w 100%.